Dobra. Odpalamy kamerę. Sony ZV-1 w podstawowej, klasycznej wersji. Bez żadnych dodatków. Zapieczętowana. Podstawowe informacje. Typ sensora. Jaki jest. Jak to się nazywa? Jaki jest ten obiektyw, sczytywanie oczu, możliwość bokehu, czyli rozmywania tła. To jest jeszcze opcja produktowa, czyli jeżeli na przykład pokazuje produkt, to automatycznie ostrość się zmienia w sekundę i zmienia na opcję produktową, taka typowa dla influencerów, blogerów. Co jeszcze takiego ważnego? Kod chyba jest jako na mikrofon, żeby nałożyć. Tak zwany martwy kod i tak trzeba, będę chyba chciał dokupić. Gdzie będę chciał? Chcę dokupić mikrofon. Normalny, zewnętrzny, że tak powiem. I będziemy próbować na dniach wszystkie możliwe, że tak powiem, funkcje nagrywania w 1080, w 4K, w tylu klatkach, w slow motion, w ogóle zobaczcie, jest mega malutki, to jest pudełeczko takie, o, i to już jest kamera, i to już jest wszystko. Dla wszystkich, którzy pisali, Polo, gdzie kamera, mordo, gdzie kamera? Lżejszy od tego, co mam, albo nie ma baterii w sumie. Czego, moi drodzy? Ten martwy kot tutaj jest. On powinien być jakoś chyba zamocowany jakoś. W pudełku jeszcze jest kabel i w pudełku jest bateria. Słuchajcie, nawet nie ma ładowarki do baterii, tylko jest ładowanie na kabel, więc tak czy jak muszę dokupić jeszcze jakąś ładowarkę na necie z dodatkową baterią. To tyle, tak to wygląda. Kurczę, spoko, że jest taki malutki, muszę wam powiedzieć. A i spodziewałem się, że on będzie miał jeszcze tutaj taki, w niektórych wersjach, mi się wydaje, że w Stanach dodawali ten taki specjalny ten tripod, żeby gdzieś tam go, że tak powiem, kurczę, boję się cokolwiek zrobić, bo to zaraz połamie. W ten sposób otwiera się ekran, można go sobie cyk, można go sobie cyk, w ten sposób. Pyk, albo można go sobie chyba zamknąć. O, w ten sposób jest zamknięty, nic tu nie widać. No mówię, jest zajebiście lekki. Muszę kupić nową kartę. Jak to się robi? Tą stopkę. No kurwa, zaraz coś połamie, też czuję. To jakoś się powinno w ten sposób wkładać, ale... Patrzcie na to. Teraz wyglądam jak zawodowy youtuber. Dobra, myślę, że parę dobrych godzin zajmie mi sprawdzenie wszystkich możliwych ustawień, ogarnięcie tego. To nie jest takie, wiecie, hop, siup i już jest. Będę musiał zobaczyć kilka przewodników w internecie, kto jak ustawia najlepiej, plus ja będę chciał później pod swoje ustawienia porobić, żeby po prostu mi to banglało najlepiej, żeby dla mnie było najwygodniej. Postaram się w kilku różnych, że tak powiem, możliwych formatach
to nagrywać, zobaczyć co będzie, jak to będzie wszystko działało. Mam nadzieję, że będzie sprawnie i tyle. Chowam cały majdan do tego. Tą książeczkę, to wszystko, tą stopkę. I odpalam aparat. Dodatkowo ważna kwestia to cena takiego aparatu. Na dzień dzisiejszy to 3499 zł. I nie wiem, czy jest sens kupowania gdzieś taniej. Na Allegro widziałem jedną sztukę, która była taniej od 200 albo 300 zł. Nie wydaje mi się, żeby to było legitne, bo ten aparat dopiero wyszedł i w każdym jednym sklepie kosztuje tyle samo. 3499. Niektóre zestawy są droższe, na przykład z jakimś, tak mówię, selfie stickiem, tripodem, cokolwiek. Do tego warto jest chyba dokupić mikrofon, ale zobaczymy. Ten jest fajny, mały, jest poręczny, a jak będzie mikrofon, rzuca się trochę w oczy. Dodatkowo, jak mówię, przygotujcie się, że musicie dokupić kartę, która będzie dobra, szybka, mniej więcej wydaje mi się w okolicy 100, 150 do 200 zł, zależy jaką chcecie pojemność i jak szybką kartę, i jakiś tam statywik mały, więc przygotujcie się, że całość was wyjdzie praktycznie 4000 zł, no chyba że chcecie jakiś lepszy mikrofon, na przykład taki kierunkowy, ale w dwie strony działający, przód i tył nagrywający. Mam na myśli, że jak trzymam aparat tak, to łapię tu i tu. A i jeszcze taki ciekawostka, trzyma się go gorzej trochę jak tamtego, jak kanała, z którego teraz nagrywam. Ma taki tu mały dzyndzelek do łapania, a jednak Canon ma taki ciut szerszy i się go wygodniej łapie. No ale to kwestia przyzwyczajenia, teraz trzeba się po prostu nauczyć. Ja zasiadam do... Kurczę, nie mam karty, żeby go ogarnąć. I... Tak czy tak? Tak. O. Idę szukać karty jakiejś pamięci i działamy z aparatem. Robię teraz takie porównanie z dwóch kamer, który jest szerszy i ten soniacz jest o wiele szerszy, jeżeli chodzi o obiektyw, a to jest jakoś tak, kurczę, dziwnie, jestem mega do tego Canona przyzwyczajony, a ten łapie o wiele inaczej trochę, jest taka, kurczę, nie wiem, jakby wam, pokażę wam to. Łapie mnie inaczej i ja się spodziewałem, że będzie bardzo podobnie, a jednak jest trochę inaczej, ale bardzo ładnie łapie, tylko to mówię, kwestia przyzwyczajenia do tego. Ja tu patrzę teraz idealnie w środek, dobra, i jak zoomuję tu na maksa, to widzę w ten sposób. Oko i trochę twarzy. Dobra, Canon ma większego zooma, muszę wam powiedzieć. Ale tak jak mówię, no to coś za coś. Tak, trzeba będzie biegać z dwoma aparatami. Ale ten póki co soniacz trochę tak jakby zabawka była. Zobaczcie. O, dziadzia. Cyk, 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 cyk. O, narobiłem zdjęcie, jak durny. Dobra, muszę go naładować. Skurczyłek ładnie łapie ostrość nawet. Będę się musiał przyzwyczaić, że wyglądam trochę inaczej jak w Canonie. Ale to takie życie. Idę go naładować i wychodzę na trening. Jest takie tempo, że nie nadążam włączyć aparatu.
w kąpielówkach przez miasto we wrześniu, w sumie to zaraz październik. Ogólnie jest to najprawdopodobniej jeden z ostatnich vlogów, które oddacie na tej kamerze. Czasami będą jakieś przebitki na tym, ale wydaje mi się, że już kolejny odcinek lub następny będzie z nowej kamery, bo dużo ustawień jeszcze muszę porobić. Chcę, żeby to miało ręce i nogi, wiecie, nie chcę próbować nic na YouTube wstawiać w różnych wersjach. Chcę po prostu, wiecie, żeby już działało. A więc krótkie podsumowanie nowej kamery Sony ZV-1. Kamera jest spoko, myślę, że jeszcze kilka dni zajmie mi rozpracowanie wszystkich, że tak powiem, opcji. Na chwilę obecną ustawiłem sobie trzy tryby manualne. Jeden to jest 4K 25 klatek, ale raczej z niego zrezygnuję, bo ilość pamięci, która jest zjadana, to jest masakra. Drugi tryb to slow motion 100 klatek, a trzeci tryb to tryb fotograficzny. Na chwilę obecną, jakie mogę powiedzieć, plusy i minusy tej kamery. Minusem, że jest lekka, w sensie plusem, minusem, ale czuję się, jakby była mega zabawkowa. Jeżeli mi gdzieś upadnie, to będzie ciężko. Canon był cięższy, był moim zdaniem wygodniejszy, lepiej się go trzymało w łapie. Pewnie kwestia przyzwyczajenia. Tutaj ten grip jest tak mały, że go w ogóle się nie odczuwa. Dla dzieci chyba, to jest takie dla dziecięcych rączek nagrywających chyba TikToka. Canon ma ciut większe, że mogę sobie zrobić taki grip. Jest, tak jak mówię, wygodniejszy, jest cięższy. Kolejny minus, który tutaj jest, to ja tutaj w Canonie mam pokrętła i mogę sobie automatycznie w ćwierć sekundy zmienić tryb wideo na tryb foto, na tryb manualny, na tryb automatyczny. Pozmieniać sobie wszystkie ustawienia, które miałem pod to zapisane. Tutaj muszę osobno, że tak powiem, wejść w tryb tutaj mod, tak, i sobie wybrać tam któryś raz, pierwszy, drugi lub trzeci. I jak to wygląda, to jest nagrywane teraz w 4K, tu pokazuję, tak tylko dlatego, na szybko. Dodatkowo, jaki jest jeszcze minus tego aparatu, ma ciut mniejszy zoom i na chwilę obecną ciężej mi się nim łapie ostrość jak w Canonie, o dziwo. W sensie zdjęcia moim zdaniem były lepsze w Canonie, ale jeszcze nie próbowałem tego, tak że tak powiem, dokładnie sprawdzać. Bateria chyba będzie trzymała ok. Ma tutaj taką dodatkową opcję bokeh, czyli rozmywanie ekranu, to o tym mówiłem wcześniej. No ma tego kota zdechłego, co jest też na pewno plusem. I tyle. Potrzebuję ze dwóch dni, tak jak mówiłem, żeby to rozgryźć, żeby było takie, wiecie, pewne, że wiem, które opcje są dla mnie najlepsze, które... Sorry. Które są dla mnie najlepsze, które są dobre posprawdzać w świetle naturalnym, w świetle w żarówce, w sztucznym świetle, po ciemku. Muszę mieć pewność, że jak pojadę, będę, wiecie, od razu mógł cisnąć, tak czy jak będę jechał na dwie kamery w trasę, w razie W, odpukać. No i co? A, minus. Brak dotykowego ekranu. Canon był wygodniejszy dla mnie, ale to mi się wydaje kwestia przyzwyczajenia. Znaczy w Canonie było takie, wiecie, pach, 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 szybko się robiło, to trzeba każdą jedną funkcję przeskoczyć, żeby dojść do jakiegoś tam menu, powiedzmy, które jest w połowie. Co jeszcze? Nie jest tak intuicyjne menu jak w Canonie. Tak mówię, Canon wydawał mi się, kurczę, zajebistą opcją. Jeżeli mielibyście wybór na pierwszy aparat wybrać taki lub taki, pewnie bym się grubo zastanawiał. Mój jest ten Canon bardzo dobry. Pomimo, że przeszedł wszystko, wydaje mi się, że po prostu mógłby za 2, 3, 4 miesiące paść.
że nie wiem, padnie mi całkowicie, nie wiem, jakaś tam matryca, czy ekran, czy cokolwiek. A, i jeszcze minus, to kwestia też przyzwyczajenia. Tutaj, jak odpalam i widzę siebie w tym ekranie, to ja z przyzwyczajenia patrzę tutaj, w ten ekran i ucieka mi wzrok, wiecie o co chodzi? Czyli mówię w ten sposób teraz. Tak jak mówię do ekranu, ekran jest tutaj po boku i oczy mi uciekają. A tutaj w kanonie ekran jest na górze, więc ja automatycznie patrzę sobie w ekran i patrzę w obiektyw i jest zajebiście, a tam trochę oczy tak, wiecie, uciekają. Ale mówię, kwestia przyzwyczajenia. Jutro jeszcze cały dzień będę walczył, więc mam nadzieję, że za dwa dni będą vlogi. Nie chcę przedłużać, kończę. Mam nadzieję, że się podobało. Co do tytułu, który jest lekko kontrowersyjny, tak mi się wydaje, z tym łóżkiem i z Piotrkiem Pająkiem, to oczywiście chodziło tylko i wyłącznie o to, że nie było kołdry, ale fajnie, że materiały się klikają, muszą się klikać. I tak jak mówię, bądźcie przygotowani, bo niedługo jadę w podróż. Nawet nie będziecie wiedzieli, kiedy miną te, że tak powiem, 4 tygodnie, bo mniej więcej tyle. Jedę kupować właśnie bilet. Nie mówię gdzie. Trzymajcie kciuki. To tyle na dzisiaj. Na razie.